pozostał mi jeszcze kawałek drogi i dotrę do bardzo ciekawego miejsca. Znalazłem, a raczej dostałem cynk, że jest opuszczony garaż, a w nim stoi Volvo. Jakie Volvo? Chcecie zobaczyć? To musicie chwilkę poczekać. Chodźcie ze mną. GL. Jest w kombiku i jest bardzo długi, naprawdę. Zobaczcie sami, jaki bagażnik pojemny. Może zajrzymy do środka. Wszędzie pajęczyny. Radio Pioniera jeszcze zostało, o dziwo. Kluczyki. Spróbujemy odpalić. Po takim czasie akumulator na 100% już nie działa. To jest niemożliwe. Wszystko w skórze. O fuj, ale śmierdzi, masakra. Pralka się zachowała jeszcze. Narzędzia zostały, jak widać. Wieraczki na światła.
To jest już zabytek chyba. Jeżeli ktoś tu trafi kiedykolwiek, nie otwierać tej lodówki. Ostrzegam. Tej nawet nie będę próbował. Nie będę ryzykował. Opony jeszcze całkiem dobre. Sprawdzimy jeszcze, jak wygląda silnik. Tu gdzieś powinno... Jest, dobra, mamy go. Dobra. Sprawdzimy, czy silnik jest dalej w dobrym stanie. Wow. Muszę przyznać, że wygląda naprawdę dobrze. Ale silnik. Wow. Sprawdzimy. Ma jeszcze olej. Maszyna jest po prostu świetna. O, bardzo ciekawy. Cały jest w czarnej skórze. Musiał pięknie wyglądać w czasach swojej świetności.